Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie, a szczególnie naszych widzów z zagranicy. Ulicami ponad 500 miejscowości przeszły dziś orszaki Trzech Króli. W tym roku przyświecało im hasło pokój i dobro. Największy orszak Trzech Króli odbył się w Warszawie. Jego uczestników pozdrowił dziś ojciec święty Franciszek. Obejmuję moim błogosławieństwem uczestników Wielkiego Orszaku Trzech Króli, który odbywa się w Warszawie z udziałem tak wielu rodzin i tak wielu dzieci. W Warszawie przypomniano dziś o dramacie mieszkańców ogarniętej wojną Syrii. Uczestnicy orszaku odśpiewali kolędę Jezus Malusieńki ze zmienionym tekstem, stworzonym przez Caritas Polska. Po raz siódmy orszak przeszedł ulicami Krakowa. W pochodzie szli nie tylko Polacy, ale także obcokrajowcy. Byli starsi i młodsi oraz rodziny z dziećmi. Chcemy dzieciom przede wszystkim pokazać ten aspekt objawienia Pańskiego, prawda? Że Pan Jezus przyszedł na świat, no i zmieniło się całe nasze życie przez to. To jest tak wielkie wydarzenie dla nas, że pomimo po prostu mrozu siarczystego jesteśmy tutaj. Byliśmy wcześniej w kościele na mszy, teraz na orszak, więc jedno i drugie. I takie kulturalne wydarzenie, no bo to również jest jakaś pewna tradycja. Z racji tego, że też jest takie duże, to, że nie jesteśmy sami, że nie jestem sam. I że faktycznie chrześcijaństwo to nie jest coś takiego, co tylko jest jakąś, nie wiem, historią, że to żyje, że Bóg jest żywy i że my tutaj też tą wiarę chcemy w ten sposób przedstawić. Królowie Kacper, Melchior i Baltazar szli także ulicami Gdańska. Jestem król Baltazar. Przyjechałem z Afryki właśnie i będę ofiarował mirrę młodemu i nowemu królu. W organizacji Orszaku Trzech Króli w Gdańsku czynnie włączyli się uczniowie oraz rodzice szkół. Wszyscy ludzie, których tu widzimy, którzy rozdają korony, którzy pilnują porządku, którzy przygotowywali przez ostatni miesiąc stroje dla rycerzy, dla dam dworu, to wszystko są rodzice właśnie z naszych szkół, z przedszkola również. Staramy się zrobić tradycyjną, rodzinną atmosferę, luźną, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni i chwalili Dzień Święta Trzech Króli, Święto Objawienia Pańskiego. Niektóre z elementów wykorzystywanych podczas Orszaku Trzech Króli dzieci przygotowywały podczas zajęć w szkole. My robiliśmy te tarcze na kółku rycerskim, no i sam zrobiłem. Uroczystość Objawienia Pańskiego to dzień szczególnej modlitwy i wsparcia misji, przypomniał ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. Od wielu lat na całym świecie dzieci dzisiaj przeżywają Dzień Misyjny Dzieci. Poprzez kolędowanie, śpiewanie kolęd, odwiedzanie domów zachęcają do modlitwy i wsparcia materialnego krajów misyjnych i działalności misjonarza. Od 6 lat 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mówi szef Solidarności Piotr Duda. Ale to także dzięki Solidarności, dzięki obywatelom możemy dzisiaj mieć dzień wolny, pielęgnować tą wspaniałą tradycję Święta Trzech Króli, bo to jest święto dla rodziny. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w Orszaku Trzech Króli w Cieszynie. Pokój i dobro, czyli to, czego potrzebujemy my wszyscy, pokój i dobro, to przecież jest to, czego tak naprawdę potrzebuje każdy człowiek. I jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to aby ten pokój i dobro nieść, aby ten pokój i dobro sobie nawzajem okazywać. Podkreślał prezydent, nawiązując do hasła tegorocznych orszaków. W południe para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej sprawowanej w kościele świętej Marii Magdaleny. Eucharystii przewodniczył biskup Bielsko-Żywiecki, ksiądz biskup Roman Pindel. W przyszłym tygodniu do Żagania przybędą pierwsi żołnierze amerykańskiej brygady pancernej. Z kolei w marcu rozlokowana ma być wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO, która będzie stacjonować blisko granicy z obwodem kaliningradzkim. To nie tylko odpowiedź sojuszu na agresywne działania Rosji za naszą wschodnią granicą. To także jasny sygnał, że Polska jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w tej części świata. W noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska staje się krajem bezpieczniejszym. Jest tak dzięki realizacji ustaleń warszawskiego szczytu NATO, a także modernizacji naszej armii. Na naszej ziemi pojawią się na stałe sojusznicze wojska. Już wkrótce będziemy witać nad Wisłą amerykańskich żołnierzy.
Amerykanie są już w drodze. Po półrocznym przygotowaniu spakowali swoje rzeczy i dziś wylądowali w Niemczech. Za niespełna tydzień będą w Polsce. Ciężki sprzęt pancerny płynie do Europy statkami, po czym w konwojach kolejowych i samochodowych trafi do nas. Od zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone nie rozmieszczały w Europie tak dużych sił. To sygnał mający świadczyć o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na rzecz sojuszników i woli utrzymania pokoju i pomyślności w Europie. Mówi zastępca dowódcy wojsk lądowych USA w Europie, generał Timothy McGeer. W przyszłym tygodniu pierwsi żołnierze ciężkiej amerykańskiej brygady pancernej mają być w Żaganiu. W sumie 3,5 tysiąca ludzi, 400 pojazdów gąsienicowych i 900 kołowych, w tym 87 czołgów i 18 samobieżnych haubic. Ale to nie jedyne wojska sojusznicze, które trafią do Polski. Pod koniec marca przybędą do Polski także siły Wielonarodowej Bojowej Grupy Batalionowej NATO, żołnierze amerykańscy, kanadyjscy i rumuńscy. Najważniejszą siłę bojową stanowi brygada pancerna, ale nie bagatelizujmy też znaczenia Bojowej Grupy Batalionowej, która będzie stacjonowała w pobliżu przesmyku suwalskiego i to będzie jej najważniejsze zadanie. W sumie oba zgrupowania to blisko 7 tysięcy żołnierzy. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, oddziały rozpoznawcze, których celem jest przygotowanie rozlokowania amerykańskich żołnierzy, są już w Polsce od grudnia. Te siły nie stanowią dla Rosji żadnego realnego zagrożenia. Mogą natomiast pokrzyżować pewne militarne plany Kremla, mówi dr Tomasz Browarny. To są siły, które w razie agresji rosyjskiej, to w razie ataku na Polskę, zarówno ta brygada pancerna, jak i te grupy batalionowe, które mają stacjonować w pobliżu obwodu kaliningradzkiego, one tutaj mogłyby bardzo szybko wejść do walki, na pewien czas powstrzymywać agresję rosyjską, natomiast na dłuższą metę tu byłoby potrzebne wsparcie tutaj, przesłanie dodatkowego kontyngentu, o wiele większego. Wzmacnianie flanki wschodniej NATO to odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę. To także dowód na to, że sojusz i jego najsilniejszy partner USA dostrzegają realne zagrożenie bezpieczeństwa w naszej części Europy. Czy nowa administracja prezydenta Donalda Trumpa podtrzyma ten kierunek polityki? Szybko wykonał telefon do prezydenta Dudy, telefon do sekretarza generalnego NATO, gdzie zapewnił o dalszej współpracy, o zobowiązaniach, jakie Amerykanie mają i będą przestrzegać. Polskie władze nie stoją jednak z założonymi rękoma, czekając jedynie na sojuszników, podkreśla profesor Tadeusz Marczak. W ślad za tymi decyzjami natowskimi poszły ważne decyzje wewnątrzkrajowe, a przede wszystkim musimy tutaj mieć na względzie decyzję dotyczącą rozbudowy, tworzenia i rozbudowy wojsk obrony terytorialnej kraju. W ten sposób ten bardzo niepokojący, bardzo negatywny proces osłabiania naszej zdolności obronnej, naszego bezpieczeństwa, jaki zarysował się w poprzednich, no już chyba nawet kilkunastu latach, został w ten sposób zahamowany i na pewno odwrócony. Sejm kończy także pracę nad ustawą, która ma zmienić wprowadzony za rządów PO-PSL i prezydentury Bronisława Komorowskiego podział dowodzenia polską armią. Nowe przepisy przywracają jednolitość dowództwa. Od dziś oświadczenia majątkowe sędziów stają się jawne. Będą one publikowane najpóźniej do połowy każdego roku. Zmieniono także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zgodnie z przyjętymi w listopadzie regulacjami sędziowie wszystkich szczebli mają obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego w celu ich upublicznienia. Dotyczy to zarówno sędziów sądów powszechnych, jak i sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To element kontroli antykorupcyjnej całego wymiaru sprawiedliwości. Oświadczenia mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do końca czerwca każdego roku. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do 3 lat więzienia. Ze względu na bezpieczeństwo sędziów utajnione pozostaną dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości oraz dane, przy pomocy których można zidentyfikować własność wartościowych przedmiotów sędziów, na przykład tablice rejestracyjne konkretnego samochodu. Istnieje jednak możliwość utajnienia całego oświadczenia, jeśli jego ujawnienie stanowiłoby zagrożenie dla konkretnego sędziego lub jego bliskich. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma prawo podjąć minister sprawiedliwości. Nowe przepisy
wprowadziły także nową karę dyscyplinarną obniżenia wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 20% na okres od pół roku do 2 lat oraz pozbawienia możliwości awansu. Rosja rozpoczęła redukcję swoich sił zbrojnych w Syrii. Jako pierwsza Syrię opuści grupa rosyjskich okrętów wojennych. Moskwa, która jest kluczowym sojusznikiem syryjskiego prezydenta Bashara el-Assada, zaangażowała się militarnie w syryjski konflikt zbrojny we wrześniu 2015 roku. Oficjalnie jako cel Rosja podawała walkę z islamistami. Deklaracja ta była kwestionowana przez Zachód i syryjską opozycję. Rosja po prostu chce utrzymać swoje wpływy na Bliskim Wschodzie. Teraz w Syrii obowiązuje rozejm, a Rosjanie chcą zmniejszyć swoją obecność wojskową w tym kraju. O północy 30 grudnia weszło w życie zawieszenie broni na całym terytorium Syrii z wyłączeniem międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Zgodnie z decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina, rosyjskie Ministerstwo Obrony rozpoczyna redukcję swoich sił zbrojnych rozmieszczonych w Syrii. Poinformował szef sztabu generalnego rosyjskiej armii generał Valerii Gerasimow. Jako pierwsza Syrię opuści grupa rosyjskich okrętów wojennych, w tym lotniskowiec admirał Kuznetsow. Rosyjskie okręty były rozmieszczone na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Syrii. Przedstawiciel rosyjskiego sztabu generalnego, generał Andrzej Kartapołow, podkreślił, że jednostki te wypełniły swoje zadanie. O planach zmniejszenia rosyjskiej obecności wojskowej w Syrii informował w grudniu Władimir Putin, zaznaczając jednocześnie, że jego kraj będzie kontynuował walkę z międzynarodowym terroryzmem. Władze Republiki Czadu zamknęły granice z Libią. W ten sposób chcą zapobiec przenikaniu do swojego kraju dżihadystów. Czad jest sojusznikiem państw zachodnich w walce z tak zwanym państwem islamskim. Po wydarzeniach arabskiej wiosny i upadku reżimu Muammara Kaddafiego zapanował chaos. Libia stała się państwem niestabilnym. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi różnych uzbrojonych formacji. Po długotrwałym konflikcie wewnętrznym obecnie władzę sprawuje rząd jedności narodowej, który stopniowo odzyskuje kontrolę nad obszarami, gdzie wciąż działają rozmaite ugrupowania terrorystyczne. Niemniej jednak przychodzi to z wielkim trudem i sytuacja daleka jest od stabilności. Chodzi nie tylko o ugrupowania związane bezpośrednio z tak zwanym państwem islamskim. We wrześniu minionego roku siły lojalne wobec działającego na wschodzie Libii dowódcy Khalify Haftara opanowały 2 kluczowe porty naftowe. Władze Republiki Czadu zamknęły granice z Libią i wzmocniły jednostki wojskowe na północy kraju, aby powstrzymać przenikanie uzbrojonych formacji na swe terytorium. Czad jest sojusznikiem państw zachodnich w walce z ISIS. Premier Czadu ogłosił cały obszar przygraniczny strefą działań wojennych. Mimo problemów gospodarczych, Republika Czadu dysponuje sprawną armią, która odnotowała sukcesy w zwalczaniu związanej z tak zwanym państwem islamskim organizacji terrorystycznej Boko Haram. Socjaliści w Parlamencie Europejskim chcą, aby szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stanął przed Komisją Śledczą. Miałby on wyjaśnić swoją rolę w blokowaniu prac mających ukrócić praktyki podatkowe korporacji. Szef drugiej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Sojuszu Socjalistów, Gianni Pittella, wystosował apel, by szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stanął przed Komisją Śledczą. Bezpośrednią przyczyną tego wniosku są ujawnione na początku roku depesze dyplomatyczne. Pokazują one, że jako premier Luksemburga Juncker potajemnie blokował pracę zespołu powołanego przez Unię Europejską, aby ukrócić praktyki podatkowe międzynarodowych korporacji. Dokumenty pokazujące rozmiar stworzonego w ostatnich dekadach systemu, dzięki któremu Luksemburg stał się faktycznie rajem podatkowym dla międzynarodowych korporacji, wyszły na światło dzienne w 2014 roku po wybuchu afery LuxLeaks. Jean-Claude Juncker odpowiadał już po jej ujawnieniu na pytania europosłów, ale było to spotkanie w ramach posiedzenia Komisji Podatkowej Europarlamentu, a nie przesłuchanie przed Komisją Śledczą, o jakie wnoszą teraz socjaliści. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło w 2014 roku, że dzięki umowom zawieranym z władzami Luksemburga ponad 350 koncernów przez wiele lat płaciło bardzo niskie podatki. Według luksemburskiego prawa taka optymalizacja podatkowa nie była nielegalna, ale pozostałe kraje, gdzie firmy te osiągały zyski, traciły miliardy euro liczone w niezapłaconych podatkach. Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego nazywaną Świętem Trzech Króli.
Podczas mszy świętej w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty Franciszek podkreślał, że mędrcy ze wschodu wyrażają obraz człowieka tęskniącego za Bogiem. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański papież zachęcał nas, abyśmy nauczyli się od mędrców poświęcać Jezusowi więcej czasu w naszym życiu. W uroczystość objawienia Pańskiego Ojciec Święty Franciszek sprawował dziś mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Trzej królowie, jak podkreślał papież, wyrażają obraz człowieka wierzącego, człowieka, który tęskni za Bogiem. Święta tęsknota za Bogiem pozwala nam mieć oczy otwarte na wszelkie próby ograniczenia i zubożenia życia. Święta tęsknota za Bogiem jest wierzącą pamięcią, buntującą się w obliczu wielu proroków, nieszczęść. Ta tęsknota podtrzymuje nadzieję wspólnoty wierzącej. Święta tęsknota za Bogiem wypływa z serca wierzącego, albowiem wierzę, Ewangelia nie jest wydarzeniem z przeszłości, ale teraźniejszości, nauczał papież. Tęsknota za Bogiem wyciąga nas z naszych deterministycznych ogrodzeń, które prowadzą nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. Tęsknota za Bogiem jest postawą, która przełamuje nudny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, do której tęsknimy i której potrzebujemy. Do uroczystości objawienia Pańskiego papież nawiązał także w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Nauczmy się od mędrców, by nie poświęcić Jezusowi tylko resztek czasu, niekiedy jakiejś myśli, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy mieli Jego światła. Podobnie jak mędrcy, wyruszmy w drogę, przeobleczmy się w światło, idąc za gwiazdą Jezusa i adorujmy Pana całymi sobą. Chrześcijanie obrządku wschodniego obchodzą dziś Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Według kalendarza juliańskiego przypada ona 13 dni po świętach obrządku łacińskiego. Specjalne życzenia dla wszystkich chrześcijan obrządków wschodnich przekazał Ojciec Święty Franciszek. W duchu radosnego braterstwa życzę, by nowe narodzenie Pana Jezusa napełniło je światłem i pokojem. Wigilijny wieczór wierni gromadzą się w rodzinach na wieczerzy wigilijnej. Bogatą mamy tradycję, bogaty mamy stół. I przede wszystkim mamy tą radość spotkania się z naszą rodziną. W Wigilii obowiązuje post ścisły. Zgodnie z tradycją grekokatolicy nie dzielą się opłatkiem, ale prosforą, czyli przaśnym chlebem z miodem. Do liturgii używa się tak zwaną prosforę. Prosfora, słowo greckie, przynoszenie. Chodzi o to, że wierni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przynosili dary, chleb, który był używany do sprawowania liturgii, a potem było spotkanie wspólnotowe, agape, wspólny posiłek. Wyjaśnia ksiądz Mitrat Bogdan Stepan, wikariusz generalny diecezji przemysko-warszawskiej. W domach obok choinki stawiany jest także tak zwany diduch, czyli snop zboża. Po wieczerzy wierni udają się na nabożeństwo do cerkwi. Święta trwają 3 dni. Pierwszy dzień Narodzenie Chrystusa, drugi Sobor Preświętej Bogorodzicy, poświęcone jest Matce Bożej Rodzicielce, trzeci pierwszego męczennika Szczepana, świętego pierwomuczennika diakona Stefana. Teologia Świąt Bożego Narodzenia jest podobna, tak jak w Kościele Zachodnim. W cerkwiach bożonarodzeniową szopkę zastępuje ikona Narodzenia Pańskiego, która wystawiona jest przed ikonostasem. Wierni oddają jej cześć przez ucałowanie. Boże Narodzenie w kościele grecko-katolickim ma szczególną i bardzo bogatą oprawę liturgiczną i obrzędową. Jednak przesłanie i radość świąt dla wszystkich chrześcijan jest taka sama. To Narodzenie Zbawiciela. Kamil Stoch wygrał turniej 4 skoczni. Na drugiej pozycji uplasował się kolejny polski zawodnik, Piotr Żyła. Dotychczas tylko raz polski skoczek wygrał turniej 4 skoczni, a dokonał tego 16 lat temu Adam Małysz.
Turniej czterech skoczni w austriackim Bischofshofen należał do Polaków. Kamil Stoch i Piotr Żyła znokautowali rywali. Triumfatorem był dzisiaj Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi po raz 17 triumfował w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata i wygrał też cały turniej czterech skoczni. Wielki sukces odniósł także Piotr Żyła. Dziś był trzeci, a w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni uplasował się na drugiej pozycji. Bardzo dobry występ zaliczył dziś także Maciej Kot, zajmujący czwarte miejsce. Polacy zajmują też wysokie pozycje w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamil Stoch jest drugi, Piotr Żyła czwarty, a Maciej Kot siódmy. Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie Wisła, zawody już 14 i 15 stycznia. Oczywiście Polakom gratulujemy, a Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne informacje dnia. Z Panem Bogiem.